I nadszedł czas na legendarną walkę Naruto przeciwko Madara 2. Naruto 1 przeciwko Madara 2. Madara 2, czyli Skalniak, i Naruto 1, czyli Sarutobi. To będzie bardzo ciekawe. Może wybierze się też odpowiednia plansza. Konoha. No, czyli można powiedzieć, że już po Konohę. Po Konosze. Po Konos... Po tej wiosce pierdzielonej. Ta, zaczynają się skoki, nieźle. I pierwszy raz razem shuriken rzucony. Nieźle, nieźle. A może zaczniecie walczyć, a nie tylko unikać. I Naruto zaczyna napierdzielać swoim ultimatem, ale nie trafił niestety. A teraz... Czyli jednak Naruto pokazał swoją trochę głupotę, ale jednak wyrzucił go. To było dobre, to była naprawdę mocna walka. Madara, no mocny początek chciałem powiedzieć. Madara zaczął napierdzielać swoimi kombosami, a Naruto go wyrzucił swoim shurikenem. Co? Jeżeli ta walka będzie dalej cały czas jak wyglądała z unikami i napierdzielankami, to może być całkiem ciekawie i długo trwać. O, właśnie o tym mówię. Naruto go cały czas wypycha. Cały czas odpycha tego Madarę. A Madara cały czas swoje kombosy zaczyna. Chociaż teraz to Naruto swoimi kombosami zaczął. Ale jakoś nie dokańcza swoich kombosów nigdy. What the hell? Te odpychania i te wymiany ciosów. To jest dopiero to, czego ten turniej potrzebuje. Oni cały czas się tylko odpychają i tak dalej. Ale tak powinna walka wyglądać, prawda? To może być jeszcze ciekawe. Naruto jak najbardziej obrywa w tej chwili. A Madara się czuł trochę jest... trochę mniej obrywa, że cały czas jest odpychany, ale jeszcze nigdy nie leżał na ziemi. Jeszcze nie leżał na ziemi w tym turnieju. Tym bardziej w tej walce, prawda? A ultimate'y Naruciaka w ogóle nie trafiają. Chociaż to było dobre, dobre. Ten kombos był nieco mocny. I wyrównał tak jakby szansę na zwycięstwo. Ale też podobną ilość czakry, oboje mogą użyć swoich ultimate'ów w tej chwili. Ale zdecydowali się na unikanie siebie. Ten atak od Madary jest dobry. Odepchnięcie. A, podmiana w idealnym momencie. Akurat w idealnym momencie i kolejna podmiana. Tak, ja pierdzielę. Mamy zbyt mało walk w powietrzu. Walki w powietrzu to jest najlepsze, co jest. Ja strasznie lubię walki w powietrzu. O, mógł się teraz obudzić. Naruto miał teraz szansę, żeby się przebudzić, ale jednak Madara mu to przerwał. Wiedział, co się stanie, kiedy Naruto się w tej formie przebudzi. Co prawda można powiedzieć, że Naruto i Sasuke nigdy nie pokonali Madary, ale w tej formie by go na pewno pokonali, prawda? W tej formie to byłby pikuś, chociaż to jest forma Edo Tensei, prawda? Ojojoj, im Naruto przegrywa pierwszą rundę. No, możemy zobaczyć, że siła to nie wszystko, prawda? Trzeba też tą swoje siły. Trzeba też panować nad swoją siłą i dobrze ją wykorzystywać. Trzeba nie tylko siła, też głowa. Ja nie mogę, jak Madara cały czas tych ultimate'ów unika, to jest niesamowita historia. Madara ma taką szansę teraz na wygraną, mimo że tyle, tak mało życia ma. To odebrał Naruto już po raz drugi prawie połowę jego pasku. Ja nie mogę, może Madara ma jeszcze szansę nawet na wygraną bez przegranej. Jasne. Madara, ty jesteś koksem. Coś czuję, że kolejny kandydat na wygraną, na wygranie tego turnieju. Ale Naruto zaczął teraz szaleć. Chociaż i tak... Madara mógłby się postarać teraz i wygrać bez jednej przegranej, ale... Ale nawet całkiem ładnie... O, Naruto prezentuje swoją moc, jak Super Saiyan. Prezentuje cały czas swoją moc. Ja nie mogę. Teraz jestem ciekaw, co się zdarzy. Też jesteście do... Bo ja pierdzielę, to takie szybkie. Nie. I Naruto przegrał. To była taka mocna walka. Madara pomyślał sobie, a co ja takiego robala, nie będę się z nim bawił, tylko wykończę go teraz. No przykro, Sarutobi, że nie przechodzisz dalej, ale Skalniak, gratulacje, przechodzisz dalej. Kto by się spodziewał? No dobrze, gratulacje. Zapraszam do kolejnej walki, gdzie Hinata zmierzy się z Nagato. To może być ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Okej, cześć. Zapraszam do następnych walk.